To jest trochę upadlające mówić o wiośnie. Trochę tak. To, nie? Oj, najgorzej. Ale słuchacz pyta w SMS-ie, to zobowiązuje. Gdzie ta wiosna? Jak rozumiem, po zamieszczonych w SMS-ie ikonkach, zdesperowany to był słuchacz. Hu, hu, ha, nasza wiosna zła, chciałby się nie wprost zinterpretować pytanie słuchacza. Impulsem do zadania pytania, który w sposób szczególny dziobnął słuchacza, był padający wczoraj u niego opad atmosferyczny złożony z kryształków lodu o bardzo różnorodnych kształtach, głównie sześcioramiennych gwiazdek. To gdzie jest śnieg, tak zwany. No, dobrze. Bardzo dobrze. To gdzie jest ta wiosna? Czy ktoś to kontroluje? No kontroluje, ale sobie nie radzi. A odpowiadając na pytanie, no słuchajcie, no wiosna jest gdzieś w ciepłym miejscu. U nas jest teraz zimno, więc nie przychodzi. Jak zrobi się cieplej, to przyjdzie. Nie chcemy przecież, żeby wiosna się przeziębiła, czy zachorowała na zapalenie skrzeli, czy nieżydwianka, prawda? Który albo krótkopalczastość. Albo krótko tą brachidabdolię. Tego wianka, który zazwyczajowo ma na głowie na rysunkach dzieci, prawda? Sam rysowałem. Zasmarkana, kaszląca wiosna to żaden widok, o którym można by pisać wiersze do domu, albo gdzieś na konkurs, czy po prostu do szuflady kolegi. Nie, no to kolegi, żeby nie było na nas, że wiersze piszemy, nie? Na razie z braku wiosny klimatycznej musi nam wystarczyć wiosna kalendarzowa, która z regularnością szwajcarskiego sera przychodzi tuż po kalendarzowej zimie. Różnica między wiosną kalendarzową a klimatyczną, czyli rzeczywistą, jest taka, że wiosna kalendarzowa wynika z kalendarza, a klimatyczna z klimatu. No tak. Krótko mówiąc, módlmy się o ciepło. Będzie ciepło, będzie wiosna. Nie będzie ciepła, nie będzie wiosny. No, to trzymajcie się ciepło. Byle do wiosny.